W trakcie krótkiego spotkania starosta Krzysztof Wiśniewski i dyrektor Wojciech Leszczyk przekazali dwa zestawy interkomów motocyklowych oraz środki ochrony osobistej dla funkcjonariuszy jeleniogórskiej policji. Co prawda zima za oknami, ale my już pomalutku szykujemy się do sezonu wiosennego, do lata. W związku z tym dzięki bardzo dobrej współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, współpracy, którą formalnie podpisaliśmy w tamtym roku, przekazaliśmy dzisiaj na ręce pana komendanta dwa interkomy, które będą służyły do komunikacji pomiędzy funkcjonariuszami. No, z pewnością taki sprzęt przyda się i no, będzie niezbędny dla również bezpieczeństwa. Zdecydowaliśmy się tutaj te środki przekazać na zakup interkomów, które są bardzo profesjonalnym środkiem komunikacji pomiędzy kierowcami motocykli i miejmy nadzieję, że będą służyły długie lata policjantom, którzy jeżdżą na motocyklach. Bardzo fajną rzeczą, bardzo sympatyczną rzeczą dla każdego kierownika jednostki jest to, jeżeli samorząd, w tym przypadku osoba pana starosty Karkonoskiego, zauważa potrzeby policji. Jeżeli chodzi akurat o ten sprzęt, który będzie przekazany, jest to sprzęt dla motocyklistów, którzy będą poruszać się po terenie naszego powiatu, po terenie naszego miasta i będzie służył do utrzymywania łączności zarówno pomiędzy nimi, jak i dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Wsparcie policji to de facto wsparcie bezpieczeństwa w regionie. Zdają sobie z tego sprawę władze powiatu karkonoskiego. Tutaj mamy pewne plany i pomysły już na przyszłość, także myślę, że będziemy z panem komendantem częściej się spotykali i myślę, że przy takich miłych okolicznościach. Trzymamy za słowo.